jakie są plany na przyszłość. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to ja może najpierw opowiem o tym, z kim my wiążemy przyszłość największą, bo dla nas w tej chwili taką chlubą, jeżeli chodzi o nasz klub, nasze stowarzyszenie, to jest w ogóle nasza młodzież. W zeszłym roku założyliśmy drużynę z rocznika 2010. Ta drużyna grała już w młodzieżowej lidze futsalu, organizowanej przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. W tym roku do tej jednej drużyny postanowiliśmy dorzucić drugą z rocznika 2012 i obie drużyny w tym momencie już występują w młodzieżowej lidze futsalu. Wiadomo, że szkolenie plus transport, plus wszystkie rzeczy związane z kosztami, to jest duża część naszego budżetu. A przypomnę, że w zeszłym roku właściwie nie mieliśmy żadnej dotacji, jeżeli chodzi o dotację publiczną, czy to z miasta, czy z województwa, czy z jakichś innych środków. I właściwie opieramy się na naszych darczyńcach, naszych sponsorach. I to jest, myślę, że bardzo dobry moment, żeby o tym powiedzieć, bo mamy 30 sponsorów ponad już teraz, gdzie wiele firm oprócz tego, że finansuje nas, utożsamia się z tą drużyną. Często ci sponsorzy przychodzą na nasze mecze, dopytują się w SMS-ach, gratulują po niektórych wygranych. No, mega fajna grupa ludzi złożyła się na to, że my możemy funkcjonować na tym poziomie, na jakim funkcjonujemy. I tutaj przede wszystkim wielkie podziękowania dla firmy Cafaro, której ja też jestem przedstawicielem. Ale tu Leszek Szafarski, Wojtek Szafarski, Ania Szafarska, Koper, moja żona, nie tylko jako sponsor, ale jako moja żona, która ma trudne życie troszeczkę ze mną, bo ja, tak jak wspomniałem już wcześniej, od małego żyję z tym sportem. Jest to moja pasja i ja po prostu sobie nie wyobrażam, żeby tego sportu w moim życiu nie było. Teraz mój starszy syn przejmuje, wydaje mi się, tak jak patrzę po jego charakterze, te moje cechy. Natomiast wracając do tematu, to po pierwsze Cafaro, po drugie Jarek Polanko i Global System, też mega pomoc. Pierwsza rozmowa z panem Jarkiem Polanko i słuchaj, mnie nie interesuje tam sponsoring jakiś tam mniejszy. Ja od razu chcę zaangażować się w to tak, żeby ta pomoc dla was była istotna i chcę zostać sponsorem tytularnym. Mega fajna rozmowa i też ja w rozmowie z nim często uczę się też od niego, jego podejścia, jeżeli chodzi o sponsoring dla takich lokalnych często inicjatyw, bo też często, tak jak nasza firma, często takie lokalne inicjatywy wspiera. Nasi sponsorzy złoci. No i nie będę tutaj może wymieniał wszystkich, bo aż tyle czasu nie mamy. Natomiast tak jak tutaj za mną jest baner całej drużyny, staramy się tych sponsorów docenić na każdym meczu. Wymieniamy tych sponsorów, dziękujemy im. Jeżeli widzę, że nie zawsze dojrze, ale jeżeli widzę, że ktoś ze sponsorów się pojawia, to często gęsto staram się tego sponsora powitać, porozmawiać chociaż chwilę. Chociaż tak jak mówię, no, czas, kiedy jest mecz na tutaj u nas na hali, to jest taki czas skondensowanej pracy wbrew pozorom, bo jest parę tematów do takiego szybkiego ogarnięcia, więc tego czasu może aż tyle nie być. Ale tak jak mówię, dziękuję bardzo wszystkim sponsorom. W tym roku także
Kazimierza Wielka, Urząd Miasta i Gminy włączy się, mam nadzieję, bo jesteśmy w trakcie konkursu, gdzie złożyliśmy już wniosek o dotację i Kazimierza Wielka chce się włączyć w sponsoring naszej inicjatywy, naszego stowarzyszenia, więc wielkie, wielkie dzięki dla i burmistrza Maderaka, z którym rozmawiałem o tym, i burmistrza Bodziocha. Wiadomo, to jest początek naszej współpracy. Mam nadzieję, że nie koniec i że w przyszłości ta współpraca jeszcze będzie jeszcze większa, jeżeli chodzi o jakieś tam finanse. Natomiast fajnie, że te pieniądze się pojawiły. Tak jak mówię, w zeszłym roku jeszcze ich nie było. W tym roku jest nadzieja, że będą. Także i będzie to też, będą to fajne środki do tego, żeby rozwinąć ten projekt. Tak jak mówię, dwie drużyny młodzieżowe. To naprawdę jest jak na drugi rok działalności drużyny, to jest naprawdę fajny wynik, który pokazuje, że wydaje mi się, idziemy w dobrym kierunku, bo drużyna z rocznika 2010 to co prawda są w tym momencie chłopaki jeszcze i dziewczyny 13-letnie, natomiast spotkałem się z drużynami, gdzie już 15-latkowie, 16-latkowie grają w pierwszym zespole, więc ja nie mówię, że u nas tak będzie, natomiast w perspektywie, nie wiem, kilku lat część tych chłopaków z 2010 czy z 2012, czy dziewczyn, bo mamy też dziewczyny, będą występować, mam nadzieję, i będą stanowić o sile drużyny seniorów. Poza tym, że zapewniamy im fajny czas, fajną możliwość spędzenia czasu nie tylko przed komputerem, nie tylko gdzieś tam przed ekranem telewizora czy przed PlayStation. No dla mnie to teraz mam trójkę dzieci i to jest zmora. Wiadomo, że duża rola w tym rodziców, ale żeby jakoś to kontrolować. Natomiast takie inicjatywy jak na przykład nasz klub, gdzie te dzieci przychodzą na treningi, jeżdżą na turnieje, pozwala na to, że poza rozwojem, jeżeli chodzi o rozwój sportowy, o zdrowy styl życia w ogóle, zdrowy tryb życia, to pozwalamy na odetchnięcie tym dzieciom od tych wszystkich używek, nie boję się tego nazwać, elektronicznych, czy w przyszłości może też jakiegoś innego rodzaju. Więc to wydaje mi się na duży plus, jeżeli chodzi o naszą działalność dla młodzieży. Nie chcemy na tym poprzestawać, chcemy, żeby te drużyny funkcjonowały w kolejnych latach, ale wiadomo, że to są duże koszty, bo tak jak dostaniemy teraz, mam nadzieję, dotację z miasta, która wyniesie prawdopodobnie 20 tysięcy złotych, to tak oceniam, że te 20 tysięcy pójdzie na właściwie tylko na młodzież, bo i stroje, i wyjazdy, i treningi to są naprawdę, tak się wydaje, ale to są spore koszty, to są dwie drużyny i jest sporo zmiennych, które trzeba im zapewnić. Zaglądam do kartki. Kolejny temat, który Hubert uznał, że warto poruszyć, czy warto uprawiać futsal i jak w ogóle zachęcić do uprawiania tego sportu. Powiem tak, no już częściowo przewinęło się to przez poprzednich tematach. Natomiast tak jak mówię, czy warto uprawiać futsal? Każda dyscyplina sportu, która daje radość temu, który uczestniczy w tym, jest warta tego, żeby ją uprawiać. Takie jest moje zdanie. Zawsze wychodziłem z takiego założenia, jeżeli chodzi również o moje dzieci, że do niczego dzieci nie zmuszam, jeżeli widzę, że nie ma odpowiedniego
odpowiedniej reakcji, czyli nie podoba im się to, to po prostu wiadomo, że można raz spróbować gdzieś tam delikatnie przekonać, natomiast nic na siłę. Trochę nawiążę tak trochę prywatnie do mojego syna Xawerego starszego. Był taki okres, że on po prostu nie chciał przychodzić na piłkę. Kompletnie go do tego nie zmuszaliśmy. Powiedzieliśmy ok, nie chcesz, nie jest to twój, nie jest to twój sport. Odpuszczamy. I co się stało potem? No, Xaver jest teraz mega zajawiony piłką. Po prostu jeżeli ja widzę, jak on teraz do tego podchodzi, mega mnie to buduje. I zrobił bardzo, bardzo fajny postęp, pomimo tego, że był taki okres, że po prostu nie chciał w tym uczestniczyć. I kto wie, czy gdybym ja mu wtedy nakazał uczestniczenia w tym, czy to miałoby podobny efekt, tak? Tego nie wiem teraz, pewnie tego się już nigdy nie dowiemy. Natomiast czasem odpuszczenie takiego tematu daje więcej niż zmuszanie, tak? No takie jest moje zdanie. A nawiązując już konkretnie do futsalu, no futsal jest taką dyscypliną sportu, ci kibice, którzy byli na meczu, którzy mają dzieci, które w tym uczestniczą, wiedzą, że to jest tak mega atrakcyjna, szybka, widowiskowa dyscyplina sportu, że jak już ktoś przyjdzie, stwierdzi, że tak, to jest to, co lubię, to już po prostu z tym się nie rozstanie, no nie mówię, że do końca życia, ale na dłuższy czas. No ja jestem tego najlepszym przykładem, że no tyle lat, jeżeli chodzi o piłkę, najpierw to się nazywała piłka halowa, bo za moich czasów futsal dopiero w Polsce raczkował, za moich młodzieńczych lat. Natomiast teraz to już ten futsal widać, że staje na takich naprawdę solidnych podstawach, solidnych nogach i myślę, że będzie się rozwijał jeszcze bardziej. To właściwie tyle, jeżeli chodzi o zachętę do uprawiania futsalu. Zachęcam do przychodzenia na nasze mecze. Jeżeli macie dzieciaki, które są uzdolnione, prowadzimy treningi futsalowe, tak jak wspomniałem już wcześniej, dla tych dzieciaków. Łukasz Okota, Marcin Szlębarski, trener Lech Malczewski również, o którym może wcześniej nie wspomniałem, natomiast też mega, mega fajna postać. Jeżeli chodzi o futsal, trener z Buzka Zdroju, wiele nam pomógł w naszych początkowych krokach futsalowych, jeżeli chodzi o klub. Także też fajna postać, z której można dużo czerpać. I co? I dla wszystkich, tak jak mówię, ci, którzy byli na naszych meczach, pewnie ich już jakoś tam specjalnie namawiać nie muszę. Natomiast wszyscy widzowie Nowej Nidzicy, którzy jeszcze nie mieli okazji przekonać się, z czym się wiąże ta dyscyplina sportu, jakie są emocje na naszych meczach, jak w ogóle nasza drużyna się prezentuje. Jeszcze nie wspomniałem wcześniej, że w naszej drużynie występują praktycznie sami zawodnicy stąd. To są zawodnicy, którzy są związani z Kazimierzą Wielką lub miejscowościami obok. To jest nasza duża siła, duży plus. W tym roku co prawda mamy jednego zawodnika takiego no ewidentnie nie lokalnego, bo jest to Brazylijczyk, Wilson Souza Oliveira. Ale powiem Państwu, że tak jak chłopaki oceniają, ja również, no po prostu to już jest swój chłopak i mam nadzieję, znaczy ja wiem, że jemu się u nas podoba. Mam nadzieję, że jego umiejętności sportowe sprawią, że będzie grał w większy futsal, że tak powiem. Ale z drugiej strony mam też nadzieję, że ten większy futsal będzie grał u nas. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich kibiców i na naszych chłopaków, i na naszego Whipsona do kibicowania.
do zajrzenia, przekonania się, jak to wszystko wygląda. I myślę, że do zobaczenia jak najczęściej na hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. I nawiązując jeszcze do tematu naszych drużyn młodzieżowych z rocznika 2010 i 2012, to tak jak wspomniałem wcześniej, uczestniczą one w młodzieżowej lidze futsalu, która rozgrywana jest turniejowo, czyli każda drużyna jest gospodarzem jednego turnieju. I tak się fajnie złożyło, że ostatni turniej, taki podsumowujący, gdzie będą puchary, medale i tak dalej, będzie rozgrywany, właściwie ostatnie dwa turnieje, będą rozgrywane u nas w Kazimierzy Wielkiej 11 marca w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Rocznik 2012 będzie grał od 9 do około 13, natomiast rocznik 2010 od około 13:20-30 do, myślę, że do 20, bo tak ten turniej potrwa. Jeżeli Państwo w sobotę 11 marca mają chwilę wolnego czasu, to bardzo serdecznie zapraszam na ten turniej. Będą grały dziewczyny i chłopaki. To będą zawodnicy od nas, zawodnicy z Jędrzejowa, z Buzka, z Piasków koło Jędrzejowa, z Nowin. Także mega, mega fajne wydarzenie, całodniowe właściwie. Serdeczne podziękowania również dla gospodarzy naszych tutaj Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, który będzie nas gościł na tym turnieju. I tak jak wspomniałem wcześniej, będzie można zobaczyć, jak ten futsal wygląda od strony młodzieżowej również. Mamy zapewnionych sędziów futsalowych, więc będzie można zobaczyć, jak ten futsal wygląda od strony też przepisów, od strony sędziowskiej. Także, tak jak wspomniałem wcześniej, serdecznie zapraszam do nas 11 marca na Hale KOS.